Dzień dobry, witam Was w Nadleśnictwie Trzebież. Gościem dzisiejszego dzisiejszej rozmowy jest Dariusz Kowalski, który jest specjalistą do spraw ochrony przeciwpożarowej Służby Leśnej i dzisiaj podzieli się z nami informacjami właśnie z Nadleśnictwa Trzebież i ciekawostkami dotyczącymi jego pracy. Witam serdecznie Państwa. Znajdujemy się w Nadleśnictwie Trzebież w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. A to miejsce, gdzie jesteśmy obecnie, jest to tak zwany PAD, czyli punkt alarmowo-dyspozycyjny. Tutaj zbieramy wszystkie dane związane z działaniami obserwacyjnymi. Zbieramy dane związane z pogodą, która jest dookoła. Mamy tu dostęp do różnego rodzaju pomiarów. I stąd rozpoczyna się cały proces akcji gaśniczej. Są wydawane dyspozycje zarządzania. Tu się zaczyna cała akcja i tu się też kończy wszystko. Może byśmy przeszli właśnie do tej mapki, bo jest bardzo interesujące, na pewno zaciekawi widzów. Tutaj macie przedstawioną mapę, na której są rozmieszczone nasze punkty obserwacyjne. Punkt w Trzebieży, punkt w Myśliborzu, punkt w Leśnictwie Tatynia i punkt w Leśnictwie Siedlicy. To są cztery wieże, na których mamy umieszczony nowoczesny system dostrzegania pożarów. W postaci pięciu kamer stałopozycyjnych, które patrzą cały czas w stałym punkcie o szerokości 72 stopni, plus kamera obrotowa z głowicą obrotową o zasięgu 40 km, czyli z odległości mniej więcej 40 km przy dobrej widoczności wyłapuje wszystkie dymy. To wszystko jest tam w systemie komputerowym obrabiane. Pani, która siedzi jako obserwator i dyspozytor tego punktu, wydaje wszystkie polecenia, czy informuje o tym, co się dzieje, co ona widzi. Ja już na miejscu, będąc w terenie, zaczynam szukać miejsca pożaru, określam jego wielkość i rozpoczynamy wszystkie działania, które zmierzają do tego, żebyśmy ten pożar szybko ugasili. Czyli wezwanie jednostek, czasami wezwanie lotnictwa, jednostek straży pożarnej, PSP czy OSP i rozpoczynamy całą akcję. Teraz jeszcze też pytanie dotyczące tych stopni alarmowych, od zera do trójki. Mamy cztery zakresy zagrożenia pożarowego. Zerowy, czyli niebieski, możecie zobaczyć sobie na mapie. W tej chwili jest określony zerowy. Niebieski, czyli brak zagrożenia. Zielony, jedynka, czyli zagrożenie małe. Żółty kolor, zagrożenie średnie, dwójka. I czerwony kolor, gdy się pojawia, to jest zagrożenie duże i to jest u nas trójka. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak to jest obliczane wtedy? To jest dosyć skomplikowany wzór matematyczny, ale chodzi, bierzemy pod uwagę wilgotność ściuły, która jest badana, wilgotność powietrza, temperaturę powietrza i te wszystkie czynniki wpływają potem na określenie stopnia zagrożenia pożarowego. Bardzo istotnym czynnikiem właśnie jest wilgotność ściółki, bo od tego zależy, w jaki sposób podatny jest las na pożar, który może powstać. Rozumiem. Właśnie z tymi czujnikami odnośnie tego, w jaki sposób się sprawdza temperaturę ściółki i tak dalej. Temperaturę ściółki są wyznaczone specjalne miejsca. Trzeba jechać, zebrać rano, dwa razy dziennie to się robi. Rano na godzinę 9 i potem na godzinę 13 i o godzinie 10 i 14 podawane są komunikaty. Zbiera się tą ściółkę, umieszcza się do wagu suszarki, przeprowadza cały proces suszenia. I wyliczana jest wtedy wilgotność tej ściółki. Natomiast pozostałe czujniki, my mamy taki zwany punkt pośredni pomiaru meteorologicznego, który jest u nas w Nadleśnictwie i tam mamy czujniki pomiaru wilgotności na wysokości 5 cm, pół metra i 2 metrach. Oprócz tego są czujniki pomiaru siły i kierunku wiatru i czujniki temperatury, które podają temperaturę przy ziemi, czyli tak jak wcześniej, 5 cm, pół metra i 2 metry nad poziomem ziemi.
A coś też więcej tutaj, bo jest tutaj, widzę, system monitoringu. Ja widzę tutaj też taką kamerę obrotową chyba. Właśnie. System monitoringu, który tu mamy, na którym pracujemy, jest stworzony przez firmę Smoke D, polską firmę. Wcześniej Wam mówiłem o detektorach. To są takie podłużne kamery, które czasami w mieście na monitoringu możecie. Tak, podobnym tak. stylu. Natomiast u góry, to już jest starszego typu, jest umieszczona taka kamera. To jest kamera z głowicą obrotową. Ona się obraca w pełnym zakresie 360 stopni. W środku jest kamera i dzięki tej kamerze możemy obserwować dym, który się pojawi na odległość do 40 km w tych najnowszych kamerach. Znaczy, że możecie nawet informować inne nadleśnictwa? W naszym przypadku, w naszym położeniu, gdzie na wschodniej części nadleśnictwa jest Zalew Szczeciński, tak. wschodnia i północna część, wspomagamy też nadleśnictwa Golejnów, nadleśnictwo Międzyzdroje. Jeżeli oni widzą na przykład tylko z jednej wieży jakiś dym, my podajemy azymut z naszych wież, które widzą ten dym, wtedy jesteśmy punktowo w stanie określić bardzo dokładnie, gdzie powstał dym i jaka jest przyczyna tego dymu. Wtedy już jest łatwiej znaleźć na miejscu, w terenie. Wiem też, że Pan jakby w terenie przez bardzo wiele lat działał, bo taka praca to nie jest głównie siedzenie za biurkiem. Tak się składa, że do tej pory 25 lat pracowałem w terenie jako podleśniczy. No i od teraz drugi rok zajmuję się stricte już ochroną przeciwpożarową. Oczywiście nie tylko siedzę w biurze, mam też zadania w terenie. Każdy z nas, każdy z leśników robi wszystko, żeby w sytuacji, gdy powstaje pożar, my natychmiast wszyscy razem działamy. Nieważne, że to jest w leśnictwie moim, czy kolegi, tak. natychmiast wszyscy zjeżdżamy, jeden drugiemu pomaga. Tak, tak. Naszym zadaniem jest, to jest duży kompleks leśny, błyskawicznie doprowadzić jednostki straży pożarnej. Kierować z ziemi lotnictwem, które nam pomaga w gaszeniu. I dlatego wszyscy ci, którzy są na dole, są bardzo istotnymi tymi elementami, które wzajemnie się uzupełniają i sobie pomagają. Dlatego jesteśmy w stanie bardzo szybko zlokalizować pożar i natychmiast wprowadzić prawidłowo jednostki i natychmiast przystąpić do akcji gaśniczej. Kto bierze zazwyczaj udział w akcji? W akcji gaśniczej biorą jednostki PSP. Tu akurat PSP Police i jednostki, które mamy OSP w naszym regionie, które są tutaj w naszym powiecie rozlokowane. Czasami możemy też uzyskać wsparcie, jeżeli jest już taka konieczność, specjalistyczne jednostki ratownictwa z zakładów chemicznych Police. No i oczywiście nasze lotnictwo w postaci dromaderów, samolotów patrolowo-gaśniczych. Coś jeszcze tak właśnie o patrolowaniu lasu, o ciekawostkach, jak i bardziej w terenie, gdybyśmy mogli coś jeszcze dowiedzieć. Żeby łatwiej było każdemu z nas się poruszać, nawet strażakom, nasz las jest podzielony takimi specjalnymi drogami. To wynika z ustawy. My jesteśmy nad leśnictwem w pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, czyli najwyższej. I mamy dojazdy pożarowe. One są specjalnie oznaczone, jest na początku tabliczka wstawiona, dojazd pożarowy numer. Oprócz tego na drzewach, na białym tle, na białym prostokącie jest napisany numer, czerwoną farbą jest napisany numer tego dojazdu pożarowego. To nam ułatwia nawet komunikację ze strażą pożarną, czy z jednostkami OSP, bo oni wiedzą, którędy mają wjechać. Czasami nie jesteśmy w stanie zebrać tylu ludzi, żeby obstawić wszystkie miejsca, ale mówimy, jedziecie drogą do tego zjazdu, wjeżdżacie w ten zjazd, a tam już ktoś was przejmuje w środku, w lesie i prowadzi na miejsce. To nam bardzo mocno wspomaga takie działanie. Oprócz tego mamy punkty czerpania wody, sztuczne, czyli podziemne zbiorniki zakopane lub naturalne. U nas to były jeziora, to są jeziora, są cieki wodne, no i Zalew Szczeciński. Ile tych mniej więcej punktów jest takiej czerpnie? W tej chwili łącznie naturalnych i sztucznych mamy 24. Jest to wystarczająca liczba? Tak, oczywiście. Niestety w jednym przypadku jezioro po prostu, jezioro piaski wyschło
i już przygotowujemy się, w tym roku będzie budowany niedaleko tego jeziora punkt sztuczny, podziemny o pojemności 50 tysięcy litrów. Mhm. A tak, jeżeli chodzi o obywateli, w jaki sposób oni mogą od siebie przeciwdziałać, jeżeli chodzi o pożary? Bo też są pożary ze względu na pogodę, suszę, ale też zachowanie się w lesie, tak? Na co powinni zwrócić uwagę, być przeczuleni, jakichś błędów nie popełniać? 99% pożarów w lesie to jest nasza przyczyna. Ludzi. Jak najłatwiej nie używać otwartego ognia w lesie. Nie dlatego, że mówi o tym kodeks wykroczeń, nie dlatego, że mówi o tym ustawa, tylko dlatego, że to jest po prostu niebezpieczne. Wyrzucony niedopałek przy obecnym czasie, gdy są susze, w ciągu 2 godzin powstaje z tego wyrzuconego niedopałka, powstaje bardzo duży pożar. My go szybko wychwycimy, zadymienie, gdy ono wyskoczy nad korony drzew, ale to już jest pożar. Jeżeli nie będziemy tego pilnować, żeby nie używać otwartego ognia, czyli papierosów również, na terenach leśnych, będzie tego znacznie mniej. My jako leśnicy nie mamy wpływu na to, ile powstanie tych pożarów, ale mamy wpływ na to, jak szybko je zlokalizujemy, jak je szybko ugasimy, żeby nie doszło do takich tragedii jak w Kuźni Raciborskiej, gdzie oprócz tego, że spłonęło wiele set hektarów lasu, to jeszcze do tego zginęli strażacy. Masę sprzętu zostało zniszczonego. Nasze zadanie jest szybko zlokalizować, jak najszybciej ugasić ten pożar, żeby nie doszło do tragedii, bo też są ludzie czasami w środku. A jak często w skali chociażby nie wiem, ostatnich lat pojawiały się pożary tutaj w lasach na leśnictwie? Powiem tak, ten rok jest dosyć trudny. Mamy już 23 pożary. W ubiegłym roku mieliśmy tych pożarów 14. W poprzednich latach 11-12, z tym, że to były pożary, które były gaszone w zarodku, mniej więcej 1-2 do 5 arów. Staraliśmy się błyskawicznie je lokalizować. Sporą część tych pożarów znajdowali też ludzie, rozpalone ogniska, pozostawione bez kontroli w lesie. No, totalny szok, jak coś takiego się dzieje. Ale gdzieś ktoś inny przechodził, zobaczył, zawiadomił służby, powiedział mniej więcej, gdzie jest. My, znając swój teren, natychmiast potrafiliśmy doprowadzić na miejsce jednostkę gaśniczą i rozpocząć akcję gaśniczą, żeby to nam nie wymknęło spod kontroli. Czyli w tym roku te ponad 20 pożarów, które już miało miejsce, było z winy ludzi. Tylko i wyłącznie z winy ludzi. Czyli to nie była jakaś naturalna, nie. Jedynym takim warunkowaniem tegorocznych pożarów to właśnie jest susza. No, mamy bardzo ciężkie warunki w lesie. Często te początkowe fazy pożaru odbywają się bez zadymienia. Jest ściółka niesamowicie sucha, pali się żywym ogniem i ciężko nam zlokalizować wtedy taki pożar. I dlatego w momencie, kiedy jest taki stopień suszy, jak mamy obecnie, dokładamy wszelkich starań, jest duża ilość patroli naziemnych, patrole lotnicze, które też nas wspierają i robimy wtedy wszystko, żeby jak najszybciej zlokalizować te patrole. Bardziej się chciałabym o tych patrolach naziemnych, jak i tych patrolach właśnie lotniczych. Czy dopiero jak jest jakiś znak, że coś się dzieje, dopiero te patrole są, czy nie są na stałe? Patrole naziemne w każdym leśnictwie, gdzie pracuje leśniczy i podleśniczy plus robotnicy, oni praktycznie są cały czas na terenie swojego leśnictwa. Non stop się przemieszczają, coś robią. Mhm. I ten nadzór jest stały. Natomiast patrole lotnicze są w stanach zagrożenia, przy drugim, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, są wydawane dyspozycje i startuje samolot patrolowy, w naszym przypadku to jest Cessna, czy samolot patrolowy gaśniczy Dromader i ma trasy, którymi przelatuje i sprawdza i na bieżąco tutaj w padzie pani, która obsługuje punkt alarmowy dyspozycyjny, dostaje informacje od pilota, co się dzieje, co on widzi z powietrza. Teraz tak się zapytam o gatunki, tak? Czy są jakieś wyjątkowe gatunki tutaj zwierząt, roślin, coś takiego, co też jest, no pożar też miał wpływ na ich zwierzęta i rośliny i wielu gatunków, jeżeli już do nich by doszło. Coś takiego każdy pożar, który wybucha w lesie, czy to będzie w parku narodowym, czy to będzie w zwykłym lesie naszego nadleśnictwa, gdzie też mamy rezerwaty,
każdy pożar generuje gigantyczną stratę. Czy to w faunie, czy to we florze. Po prostu są zabijane. Czy zwierzęta przy bardzo dużych pożarach, najpierw jest to zatrucie dymem, potem ogień robi resztę. I to wszystko po prostu jest zniszczone. Bez względu na to, jaki mamy teren. Czy, powtarzam, czy to jest park narodowy, czy to jest zwykły las gospodarczy. Jest zniszczenie, jest totalne zniszczenie i wtedy nie ma nawet do czego wracać. Często gęsto właśnie pożary kończą się tym, że musimy od nowa sadzić las. Przez tą dwudziestoparoletnią pracę jest zniweczona ta praca przez jakiś czas. Też tutaj mi może inny temat przyszedł na myśl a propos sadzenia lasów, bo społeczeństwo widzi, jak te lasy się wycina. Mhm. Jest często zburzone, ale też nie ma wiedzy o tym, że zaraz te są zupełnie te drzewa, że są nasadzenia nowe. Zgodnie z ustawą o lasach mamy obowiązek maksymalnie do 5 lat odnowić powierzchnię. Drewno jest nam potrzebne. Sposób jego wykorzystania to są dziesiątki, setki różnych sposobów. Od najprostszych, czyli opału do kominka, peletu, mebli, elementów do konstrukcji drewnianej czy poszyć dachowych, do książek, map. To wszystko jest zrobione z drewna. I jeżeli my jako leśnicy racjonalnie gospodarujemy tą populacją lasów, ilość tego lasu się nie zmniejsza powierzchniowo, zasobność, czyli masa, jest utrzymywana na mniej więcej równym poziomie. Ludzie często faktycznie się denerwują, bo znają las, który zawsze był duży. Czy on miał 60 lat, ten człowiek miał powiedzmy wtedy 10-15, dla niego to był wielki las. W wieku, gdy ten człowiek ma 50 lat, ten las ma 100 lat, dla niego to jest wielki las. On nie zauważa tego, że przez okres jego życia się ten las zmienił. I dochodzi taki moment, po prostu ten las musi być wycięty, bo gdybyśmy to zostawili naturze, on by zgnił. Wysechłby, zgnił, zaatakowałyby choroby. Drzewa w wieku starczym są bardzo podatne na różne choroby grzybowe, które po prostu je zabijają. A teraz już jak jesteśmy przy temacie wycinek i zapotrzebowania na to drewno, czy nadleśnictwo zauważyło, ponieważ ja czytałam informację na ten temat, że niektóre nadleśnictwa w Polsce mają większe i teraz zapotrzebowanie zakupu drewna na opał. I czy też zauważycie to w swoim nadleśnictwie, żeby była taka sytuacja, że teraz w związku z wysokimi cenami węgla, że ludzie jednak wolą zakupić większą ilość drewna. Czy też zauważyliście tym? Zapotrzebowanie na drewno opałowe jest cały czas. Cały czas. Są może odrobinę wyższe, ale ono jest cały czas, drewno jest cały czas dostępne, nie ma żadnej reglamentacji, jak się gdzieś tam podaje. Tylko to jest surowiec, który ludzie kupujący muszą sobie zdać sprawę, że to wymaga jeszcze sporej obróbki naszej w domu, gdy chcemy taki surowiec wykorzystać. A wszyscy myślą, że to jest tak jak w sklepie, przyjadę do lasu, chcę 10 metrów drewna porąbanego, dowiezionego do domu, jeszcze ułożonego. Nie, nie, nie. My sprzedajemy drewno w formie, jakiej jest pozyskane, czyli opał lub gałęziówka z samowyrobu. I potem klient to sobie odbiera i robi z tym, co chce. Jeszcze chciałem zapytać, czy zauważyliście w nadleśnictwie większe zainteresowanie ludzi, że tak powiem, zbieractwem tego chrustu? Tutaj też ludzie się w komentarzu właśnie pytali, no, czy są telefony może, bo ludzie też nie wiedzą, ile tego chrustu zbierać? Nie wiem. Nie, nie. W dalszym ciągu zbieractwo chrustu. Fajny temat, ale wyrabianie to jest tak zwanej gałęziówki, potocznie nazywanej chrustem. Ono tak? Cały czas jest. Ono cały czas jest, cały czas było. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi odpadami na zębie do zrobienia, wyzbierania tego, ułożenia w stosy i przygotowania do odbiórki, zgłasza się do leśniczego. Leśniczy mu wytycza teren, gdzie on ma to zrobić, wykonuje i tyle. Rozumiem, rozumiem. Jeszcze takie jakieś ciekawostki z nadleśnictwa, o których może nie zostało powiedziane, a są ważne. Tutaj też widzę jakąś mapkę. To jest mapa też, tutaj macie, o, też fajna ciekawostka związana z ochroną przeciwpożarową. Tutaj macie, szanowni państwo, zaznaczone takie czerwone linie. To są tak zwane pasy biologiczne pasy przeciwpożarowe. Na czym to polega? Jest pas pewnej szerokości w drzewostanie, gdzie są
przynajmniej w 50% gatunki liściaste. U nas to jest brzoza. Mhm. Oprócz tego jest tam, są wyorane fragmenty mineralne, które muszą być. I on ma na celu, jeśli by nie daj Boże, doszło do dużego pożaru, to jest taka pierwsza nasza linia obrony, gdzie możemy zahamować ten pożar. Te pasy, które są tu w środku przeorane, one zminimalizują przesuwanie się tego ognia na dole po ściółce, bo dojdą do strefy przeoranej i ogień stanie, dalej nie przejdzie. Natomiast gatunki liściaste w pewien sposób zahamują cały proces przerzucania ognia. Rozumiem. Obejrzałem. Jeszcze możemy pokazać stanowisko pani tutaj. To jest stanowisko naszej pani obserwator, pani Czesławy. W tej chwili już się nie. Na razie włącz proszę detekcję. Zaraz zobaczycie, jak ten system, mimo że jest deszcz, on potrafi wyłapywać pewne niuanse w obrazie. I natychmiast pojawia się tutaj, pojawia się ostrzeżenie. Obserwator sprawdza, co to jest, i to właśnie obserwator, jego znajomość terenu, jego znajomość całej rzeźby tutaj dookoła jest istotna, bo on jest w stanie oddzielić. O, już się pokazał pierwszy alarm, ale to jest związane z zakłóceniami na kamerze. O, widzicie? Tu jest zaznaczone pole, gdzie coś się dziwnego dzieje, ale to paruje woda w tej chwili w lasie. Ogólnie te kamery, jak wcześniej wspomniane przed wywiadem, one są samo jakby osuszane. Tak, system samoosuszenia i te krople potem znikają z obiektywów. Tak, dla widzów, żeby wiedzieli, że to jest normalna przejrzystość, że później kamery są osuszane. Tak się dzisiaj złożyło, że mamy po prostu opady deszczu wreszcie. Prąd zaraz włączyli. Mamy opady deszczu i dlatego nie możemy wam dokładnie pokazać możliwości tego systemu, bo przy przejrzystości bez większego problemu naprawdę. Tak, bo też byśmy mogli na zewnątrz zobaczyć właśnie tą stację meteorologiczną. Jeżeli spadnie deszcz, jeżeli nie będzie padać, możemy się przejść na tą stację i wam pokażę, jak taka stacja wygląda na miejscu, już przy nadleśnictwie. By było super właśnie zobaczyć, jak to wygląda wszystko. To jest, rozumiem, taki pulpit do sterowania, tak? Tak, to jest pulpit sterujący kamerami. Bo oprócz tego, że system komputerowy czuwa nad pracą tych kamer, to obserwator, jeżeli zobaczy coś szybciej niż komputer zdąży przeanalizować, a czasami tak się zdarza, wtedy może pojedynczą kamerę sobie zatrzymać, robić zbliżenie, sprawdzić, czy to jest dym, czy to jest kurz, bo czasami trzeba to rozgraniczyć. Szczególnie przy tej suszy to mieliśmy wiele przypadków, gdzie system odczytywał jako dym. Dopiero po naszej dokładnej analizie, sprawdzeniu przy pomocy kamer dokładnego powiększenia się okazywało, że jest kurz na polu, gdzieś w środku lasu jest jakieś pole czy łąka i tam były jakieś prace rolnicze wykonywane i po prostu podnosił się kurz z tego miejsca, a system już to wyłapał jako potencjalne zagrożenie. A w godzinach nocnych jak to wszystko wygląda, działają te kamery? System działa 24 godziny na dobę, wtedy ja dostaję powiadomienie na swój telefon, alerty. I chcąc nie chcąc muszę budzić się w nocy i sprawdzać, co się dzieje. Z perspektywy wielu lat obserwacji pożarów mamy takie wydzielone okresy. Najczęściej pożary wybuchają między godziną 12 a 16, 16:30. To są najczęstsze momenty, gdzie wybuchają pożary. Oczywiście zdarzają się pożary w nocy, no ale to już nie mamy na to żadnego wpływu. Nie? To było chyba na tyle z wszystkich informacji. Mam nadzieję, że poprawi się pogoda i będziemy mogli jeszcze coś widzom pokazać, ponieważ też... Mieliśmy wyjść też na wieżę, no ale niestety deszcz pada. Na jedną z tych wież, co tutaj widzicie, było pokazywane właśnie na mapie. Tutaj mieliśmy być dzisiaj, ale czekamy. Ale niestety pada deszcz, jest bardzo ślisko i można spaść. Ile? 30 metrów w dół? Tak, 30 metrów, więc ze względu na bezpieczeństwo nie będziemy wchodzić na wieżę. Tutaj też jest już tutaj obraz inny, widać. Odparowało kamerę trochę. Tak. To w takim razie my bardzo... Teraz jeszcze taka ciekawostka. W momencie, kiedy obserwator zauważy dym i wpisuje, klika sobie którąś z kamer
i wpisuje parametry tutaj kąta, że widzi pod takim i takim kątem dym. Z drugiej wpisze jakieś parametry, obojętnie jakie. Podaj tam. Druga kamera, no niech będzie ta. Dobra, i 38 stopni. Rozjechało. Dwa różne dymy kamery widzą. Nic się nie dzieje u nas. Daleko gdzieś są te dymy poza naszym zasięgiem. W momencie wpisz teraz na przykład na myślibusz, wpisz 320 stopni. A na Leśnie Górnym, no, na Siedlicach wpisz 320, wpisz 260. Też rozstrzelone, nie? Linie jakby się przecięły, czekaj, weź na myślibusz, wpisz 180 stopni. I teraz będzie widać. Za dużo. No, poleciało. Musisz wykasować wszystkie. Jeszcze tą, nie, tylko tą trójkę wykasuj też. I 180. O, widzicie? I natychmiast system komputerowy pokazuje, gdzie się pali. Tu akurat wyszło, że poza terenem leśnym, gdzieś przy jakiejś drodze publicznej się pali las. Pali się teren. I my taki dym natychmiast wychwycimy na systemach. Czy to się pali na prywatnej posesji, czy to się pali u nas w lesie, czy jest jakiekolwiek inne zagrożenie pożarowe, my natychmiast je wyłapujemy. Mieliśmy kilka przypadków, gdzie złapaliśmy duże pożary na terenie Republiki Federalnej Niemiec, 30 km od naszej granicy. To były pożary na terenach wojskowych. A ile jest w przybliżeniu osób, które pracują nad bezpieczeństwem lasu w tym regionie? Dwie panie, które na zmianę pracują na padzie, no i ja jako pożarnik. Czyli to jest całe serce. Tak, całe serce. Kontroli, tak, bezpieczeństwa lasów. Wiem też, że prowadzi Pan swój kanał na YouTube. Opowiada Pan tam o pracy na leśnictwie, różnych pożarach. A to możemy polecić. Właśnie chciałbym polecić. Nie wiem, czy widzowie zobaczą. Taki kanał Dariusz Kowalski. Należy wpisać na YouTubie. Można wpisać Dariusz Kowalski Leśnik, bo wyskakuje inny Dariusz Kowalski. Znany aktor. Tak. Tak, staram się w tych swoich krótkich filmikach pokazywać, na czym polega praca w lesie i odczarowywać te wszystkie slogany ekoterrorystów, którzy no, podają nieprawdziwe informacje. I ja w sposób rzetelny staram się pokazać, jak faktycznie to wygląda, do czego, co my robimy, jak dana działalność w lesie, czy dana praca, czym jest, dlaczego jest wykonywana, i ogólnie o pracy leśnika. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny kanał. Subskrybuję go od wczoraj i zachęcam widzów do obserwacji, tak. bo... I komentarzy. Jestem otwarty na komentarze, jestem otwarty na pytania, więc możecie Państwo je zadawać. Staram się śledzić w miarę na bieżąco. Teraz mam trochę zastoju, ale będą nowe filmy, między innymi o zbudowaniu tego systemu, o historii badań, o historii prowadzenia dozorów pożarowych, czyli od pierwszych wież drewnianych po te nowoczesne systemy, które mamy obecnie. Tak jeszcze mi przyszło na temat, a propos ekoterrorystów. Bardzo dużo się mówi o tym, że drewno jest takie szkodliwe, jeśli chodzi o palenie go w kominku, żeby wybierać alternatywy, przyjaźniej się środowisku. Jak to jest z tym drewnem? Mówi się głównie o dwutlenku węgla i o węglu, ale wszyscy zapominają o podstawowej rzeczy, że drewno jest zbudowane z węgla. I czy ono będzie się rozkładać, gnić w przyrodzie, czy my spalimy je w odpowiedni sposób, nie wywołując dużego zadymienia, nie wywołując dużego ruchu tych wszystkich popiołów, ta sama ilość węgla wraca do obiegu przyrody. To nie znika, ale nie tworzy się więcej. To jest prosta rzecz, która jest związana z biochemią i budową drewna. Tam jest węgiel, czy on się będzie rozkładał i gnił, też ten dwutlenek węgla się uruchomi, zresztą będzie się dalej wydalał do przestrzeni, do powietrza.
czy go spalimy, też się ten dwutlenek węgla tam pojawi. On nie zniknie. Dobrze. No bardzo, bardzo dziękuję za przeprowadzenie wywiadu. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, ponieważ jest to ważna ciekawostka, tak? Myślę, że dla widzów i warto się dzielić z rzeczami, zwłaszcza jeżeli są ludzie, którzy są pasjonatami swojej pracy. I chcą z pasją o niej opowiadać przede wszystkim. Wielu moich kolegów w całej Polsce, leśnicy to głównie pasjonaci, bo tak jakoś to się poukładało w życiu, że żyjemy tą pracą, więc naprawdę na ich stronach, na ich kanałach YouTube'a, czy na kanałach nadleśnictw poszczególnych, czy stronach, znajdziecie naprawdę wiele świetnej informacji, no i bardzo dużo ciekawostek. Zapraszam do śledzenia tego wszystkiego. Tam macie rzetelną informację. Naszą. Możesz nas jeszcze obserwować, bo jak się poprawi pogoda, to jeszcze coś pokażemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Cześć.